Witajcie moi drodzy, z tej strony ja MWK i w dzisiejszym filmie będziemy sprawdzać wszystkie postacie z Creepypast w Minecraft. Tak, dobrze usłyszeliście. Jak możecie zauważyć, jesteśmy w Minecraft i... Okej, mamy tutaj krowę, która kręci głową. Przyzwyczajcie się do takiego widoku, bo dzisiaj będzie tego naprawdę mega dużo. Zresztą, co ja wam będę mówił? Po prostu wam pokażę. Widzicie tą owcę? Jedna z postaci z Creepypast właśnie zmienia porę dnia, jak sami widzicie na czacie. Ale dobra, słuchajcie, zanim przejdziemy do całej jakby tutaj prezentacji i sprawdzania, która postać co robi, koniecznie na starcie zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie. No i jak dacie tego suba, to będzie mi niezmiernie miło, bo chciałby wbić w tym roku bilion, a jest pewna statystyka, która mi mówi, że większość z was mnie nie subskrybuje, a ogląda, więc zmieńmy to, klikajcie, a ja już przechodzę tutaj właśnie do naszego świata i pokażę wam, co na dzisiaj przygotowałem. Czy wy to widzicie? Mamy tu postacie w zasadzie z każdej creepypasty, jaką byście sobie wymyślili. Więc myślę, że zaczniemy po prostu od samego początku i na sam start mamy tutaj Gigant Alex. Oh my gosh. Pokaż mi, jak wygląda Gigant Alex. Ej, wow, wow, naprawdę zostałem przeteleportowany. To są jakieś jaja. O, ale patrzcie, Gigant Alex jest naprawdę gigant, nie? Czy ona mnie zaatakuje, jak ja będę na... wow, 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 wow. Dobra, 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 ona atakuje. Ona atakuje, ale ona się zachowuje trochę jak, wiecie, wielki zombiak, więc akurat z tym jest luz, bo nie mogła wejść tutaj pod nasze drzewko. No ale nie ma co ukrywać, to jest przerażająca. No jesteście sobie gdzieś mega daleko, a ją byście zobaczyli. Znaczy zależy od render distance, ale no sam fakt, no czy wy to widzicie? Ej, prześwitują jej tekstury, ale no... Gigant Alex to Gigant Alex. Wygląda przerażająco, nie ma co gadać. Kolejnym mamy, słuchajcie, Jason Vorsher. Nie wiem, co to jest w ogóle. Nie wiem, czy dobrze to czytam, więc wybaczcie. Ale co to jest w ogóle? To jest jakiś seryjny morderca, tak? Okej, i mamy tutaj pasek jak z bossa, słuchajcie. Więc ewidentnie tutaj gościu, no, nie jest łatwy do pokonania. I to też wpłynie właśnie na dzisiejszy wybór, z kim walczymy. Bo tak, pod koniec tego odcinka wybierzemy jedną postać z tych wszystkich creepypast i po prostu z nią zawalczymy. Znaczy, no, mam nadzieję, że nam się uda z nią zawalczyć, bo ostatnio był z tym problem. Jeżeli oglądaliście odcinek z Witherami, to możecie pamiętać. Kolejna postać to będzie dobry chłopiec Hello Kitty Mask. Okej. Ej, znowu zostałem przeteleportowany. No co jest? Halo, czemu to mnie cały czas teleportuje? Bardzo niebiło. Ej, no znowu, yo, wy ty fy. Porąbane, serio. Dobra, zobaczmy w takim razie, co to jest. A, to jest, słuchajcie, laleczka Chucky. Tylko że laleczka Chucky została zmieniona i ten chłopczyk jest jakby Hello Kitty, nie? Ej, czy on zaatakuje owce, pa? Yo, co jest? Oni się biją normalnie. I, ej, te dźwięki są naprawdę przerażające. Dobra, lećmy dalej. Teraz mamy trogle. Okej, nie wiem, co to jest trogle. Yo, ej, to jest taki troll face, ale Enderman. Ej, jak to porąbanie wygląda, nie? Ej, co jest w ogóle? No tego nie znałem. Możecie dać znać, czy wiedzieliście o tym, albo skąd w ogóle to jest. O, teraz mamy Baldi. Baldi to jest gość z tej gierki. Ale ty, wow. Wow, co jest? Ej, zaatakowaliśmy jak był mały, a teraz po to. Po co tu się odwala? Oni się biją normalnie. Nie spodziewałem się, że tutaj postacie z Creepypast będą się nawzajem bić. No ale dobra, co my tutaj mamy? Ritual, okej. Aha, tu mamy po prostu coś takiego, że sobie tutaj stoi do rytuału. Dobra, możemy zostawić dla większego klimatu. Huggy Wuggy. No Huggy Wuggy to Huggy Wuggy jakby... No, totalnie mnie nie dziwi, że jest tutaj Huggy Wuggy. Ale czemu oni się biją wszyscy? Patrzcie! Ej, tu jest jakaś awantura bez kitu. Dobra, Red. Co to jest Red? Wow, wow, jakie to jest wielkie. I co to jest? Czekajcie, ty. O kurde, ty, jakie to jest duże. Nie dość, że to jest duże, to nie mam bladego pojęcia, skąd to jest. W sensie, z jakiej to jest creepypasty, albo z jakiej gry, albo z jakiego wydarzenia. I tego nie da się zaatakować, patrzcie. A nie, da się, tylko że tutaj na dole. No, wow, wow, ej, co to jest? To jest ten Red, to jest ten Red. Patrzcie to, on lewituje. Wow, wow, ej, dobra.
Jest to delikatnie mówiąc przerażające, serio, czyli on ma po prostu dużego pomocnika. No spoko, spoko. Mamy teraz guarda, co ten guard robi? Aha, guard po prostu, yo, ała, gościu, gościu, co mi tutaj efekty rzucasz, no. Dobra, zabijmy sobie dotychczasowe, o, moby, bo jakby, patrzcie ile ich tutaj było, wy ty wy w ogóle. I przejdźmy do kolejnych, teraz mamy guarda, sprawdziliśmy, teraz mamy Wheeler, czyli to jest ten villager, który nas teleportował, patrzcie, to jest ten gość. I on występuje w wioskach, to chyba każdy, kto ogarnia Minecrafta, wie, że jest taki villager, który właśnie jest jakby odwrócony kolorami w negatywie, nie? Bo on jest w negatywie, nie wiem, czy to widzicie. Ale on chyba nie ma jakichś specjalnych umiejętności, dlatego przejdźmy dalej i teraz mamy Slendermana. O kurde, po! Jaki Slenderman duży w ogóle, jakiś taki dziwny, nie? Yo, co jest? Patrzcie, jak on lewituje. A, oni się tutaj biją, ej, wszyscy się tutaj nawalają, ja naprawdę nie wiem, o co chodzi, nie? Ale dobra, czekajcie, to wszystko sobie możemy wywalić. I teraz przyszedł czas na nula. Ulala. Co będzie robił nam nul? Okej, okay, nul jest czarny, tak jak jest zazwyczaj, więc to się zgadza, ale patrzcie, my dostajemy efekt, tylko że ja wyłączyłem sobie dostawanie od nich efektów, więc finalnie jak wybierzemy sobie, słuchajcie, postać z Creepypasta, z którą będziemy walczyć, to tak naprawdę wtedy dowiemy się, jaki ma efekt. W sensie wiecie, bo no tutaj większość daje nudności albo blindness. No my tego nie widzimy, bo ja to usunęłem, ale wiadomo, o co chodzi, nie? No dobra. Smile Dog, okej, okay. Co to jest Smile Dog? What the hell, ty? Nie mam pojęcia, co to jest Smile Dog, ale kiedyś chcieliście, żebym sprawdził seed ze Smile Dogiem, więc możecie dać znać, czy nadal chcecie, ale... No dobra, mamy pieska, ale on jest turbo spokojny, więc chill. Teraz przyszedł czas na Herobrine'a. Oh my gosh, pokaż mi Herobrine'a. No Herobrine jak to Herobrine, pewnie będzie odwalał jakieś dzikie różne rzeczy. Ej, nie gadaj, że Smile Dog pokona wielką legendę. Nie, no please, niech tak nie będzie, niech tak nie będzie. Ej, bo ten Herobrine zachowuje się trochę jak zombiak. Nie wiem, czy zauważyliście. No ale dobra, niech się biją, skoro chcą, to niech się biją. Teraz mamy straszną krowę, którą już chyba widzieliśmy, tak? Tak, to jest ta krowa. Green Steve, o człowieku. Dobra, tego gagatka się tutaj nie spodziewałem. Patrzcie, zrespił blok. On chodzi i respi bloki emeraldu. O jo. Ej, zarąbiste. Ty, to taki by mi się przydał. W sensie nie wiem, po co by mi były bloki emeraldu w takiej dużej ilości. Ale sam fakt, że mega spoko, nie? Yoshime Kimura. Nie mam pojęcia, co to jest. Aha, to jest to. To jest to coś. O kurde, dobra. No, to jest z jakiegoś horroru, z tego co ja kojarzę. No, wygląda przerażająco, nie ma co gadać. Entity 303. Dobra, gościu, czy... Co się z nim stało? Wow, kto go tak wywalił do góry? Ej, co tu się zadziało właśnie? To było mocne, to było naprawdę mocne. Czy Entity 303 jest nam w stanie coś zrobić? Nie, nic nie jest nam w stanie zrobić, no bo jesteśmy przecież na game modzie. Ej, ale te okrzyki cały czas są straszne, nie? Cartoon Cat, oh my gosh, poka mi go. Wow, wow, patrzcie, jaki psychopata mu się włączył w oczach, nie? Ej, co jest? O, i teraz nie, i teraz znowu. Wy... Wow, wow, ej, zostałem gdzieś przeteleportowany. Nie bardzo wiem, o co chodzi. Ej, co to jest? Co to jest? No dobra. Wow, znowu jestem przeteleportowany. No halo, ile można? Czemu wy mnie cały czas tepacie? Ty. No mogliśmy się tego spodziewać. W końcu to postacie z Creepypasta, więc robią dziwne różne rzeczy. Patrzcie, teraz mamy Billy, okej, czyli ten psychopata, który śledzi graczy na serwerach. Ej, jakie dźwięki straszne, nie? Wydaje z siebie, okej, okay, kogo będzie atakował? Wow, 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 Cartoon Cata, pa! Ale jak szybki, jaki on szybki! Wy, ty, wy! Jason Statue, okej, okay, co to jest? Aha, to jest statua tego typa, okej, okay, to już było. O, znowu mamy, słuchajcie, tego villagera, ale... Ty, tym razem ten villager jest jakiś inny, pa! Po jaki ten villager... Ej, ten villager wygląda jakoś porąbanie, serio! Herobrine, kolejny Herobrine, ale... Tym razem mamy jakiegoś zbugowanego Herobrine'a, okej. Okay. Faces Steve, okej, okay, co my tu mamy? Ej, czemu on dostaje obrażenia? Przecież nic ci nikt nie robi, halo! Okej, okay, a o co chodzi z tym Steve'em? On chyba nie ma po prostu twarzy, jeżeli dobrze rozumiem. A, bo się zrespiły dwa! I dwa między sobą się biją! Ty, jakbym wiedział, widzowie, to ja bym tutaj urządził walki, słuchajcie, gladiatorów, a nie, kurde, wybierał sobie postać, z którą chcę zawalczyć w dzisiejszym filmie, serio, nie? Dobra, creepy zombie, okej, okay, co my tutaj mamy? Do wody, do wody, do wody, o, tutaj jest creepy zombie, no jest creepy, co by nie mówić, ale nie jakoś strasznie. Co to jest? Wow, mamy psychopatę z piłą mechaniczną, pa! O chłopy, o chłopy! Co teraz mamy?
straszna owca, no to to już widzieliśmy też. Undying. Czy to jest myszka Miki? Tak, to jest myszka Miki. Ej, czemu to wywala tak do góry? Czy mnie też tak będzie to wywalać? Ej, bo jak mnie to tak będzie wywalać, to ja chyba podziękuję, słuchajcie, nie? Bo to będzie jakiś hardkorowy pojedynek. Freddy Krueger. O, no to to ja wiem, co to jest. Właśnie to jest ten, słuchajcie, z tymi szponami. No tak. No ale Freddy Krueger, czy on jest jakiś przerażający? No tak średnio bym powiedział. Średnio, znaczy w prawdziwym życiu, no to wiadomo, nie? Dobra, tutaj mamy chyba jakąś zabawkę. Tak, ej, to jest Taze Doll. Wow, 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 wow. Ale co to jest za zabawka? W sensie nie mam bladego pojęcia, sorry. Może powinienem wiedzieć, ale nie wiem. Teraz mamy, słuchajcie, kar, czyli auto. Ej, wy typy. Czekajcie, czy mogę do tego auta wejść? Bo jestem ciekawy. Ej, mogę i mogę nim jechać. Wy typy. Czemu tutaj jest, słuchajcie... O nie, zostaliśmy przeteleportowani znowu. No nie wiem, o co chodzi z tym autem, ale lećmy dalej. Tutaj mamy Swadice Mouse. Okej, okay, nie wiem, co to jest. Sorry, nie umiem czytać. Oho, to jest myszka Miki jakby, tylko... Wow, wow, wow. Ghost, czyli duch. Okej, okay, mamy ducha i on od razu się gdzieś tutaj teleportuje, więc to... Wow, 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 wow. Ten Slenderman jest ostro szalony, nie? Ale że on żyje dalej i się tłucze z tym typem, nie? SCP-173, co to jest? Aha, to jest ten gość, okej. Okay. Multihead, co to będzie? Wow, ej, co to jest? To mamy, słuchajcie, jak Shiren Head, tylko że Shiren Head, jak możecie zauważyć, z wieloma głowami, bez kitu. Ej, no to jest ciekawe, robi się coraz ciekawiej. O, i teraz mamy Shiren Heada, okej. Okay. I Shiren Head, no jak Shiren Head, wygląda normalnie. A tam mieliśmy multi Shiren Heada. Ej, ale tu coraz grubiej się dzieje, naprawdę. Selena DeLargo, okej, okay, nie mam pojęcia, co to. Wow, okej, okay, to jest Selena DeLargo. Chyba powinienem wiedzieć, co to, ale nie. No znowu mnie przetepały gdzieś do góry, wytyfy, co tu się dzieje? Ej, to jest porąbane. SCP-3008, okej. Okay. Wow, jakiś powykręcany gościu, nie? Ej, co jest? Co tu się dzieje w ogóle? To nie mam pojęcia, co to jest. Aha, strach na wróble, okej. Okay. Mamy, słuchajcie, nawet... szczura. Ciekawe, ciekawe. The Rake, okej. Okay. Co to jest The Rake? Wow, ej, dobra, dobra, dobra. My go chyba w Horror Packu ostatnio spotkaliśmy, bo patrzcie. Wygląda mega podobnie. O, człowieku. Ej, serio, mega przerażający typ, nie? Pumpkin. Co to będzie pumpkin? Aha, to będzie po prostu dynia, serio? Piggy. O, kurde, czy to będzie jakaś świnia? To jest świnka Peppa z baseballem. O, człowieku, co jest? O nie, no serio? Możecie napisać w komentarzu, ile razy zostałem dzisiaj już tepnięty, bo chyba z milionowy raz, serio, nie? Figurę. Ej, co... Co jest? Ej, co? Co jest? Wow, co się dzieje? Jest jakieś trzęsienie ziemi? Ej, wytyfy! Ej, dobra, musimy zabić wszystko, co tu się znajduje, bo... O, przestało. Okej. Okay. Kolejne to mamy spawn figurę i... Wow, 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 znowu? Dobra, ej, killamy. Bo i tak będziemy, słuchajcie, później wybierać, z kim walczymy, więc... O, kurde. Ty, ale dalej jest trzęsienie ziemi. Co jest? O, dobra, przestało. Party Goar, okej. Mamy tutaj jakiegoś ziomka z balonem. No, nie wygląda jakoś strasznie w sumie. Ej, porąbane, że ja nie wszystko ogarniam, co jest czym, nie? Wiecie, o co chodzi? A myślałem, że jestem w tym biegły, że tak powiem. Ej, to jest mega dziwny mobek. Okej, oni się dalej biją. Nie wiem, czemu oni się cały czas tu biją, ale mamy dwa, chyba z trzy razy mieliśmy, słuchajcie, laleczkę Chucky. Dobra, mamy jakiegoś Michaela. Wow, wow, wow. Dobra, Michael ma nóż, ale laleczka Chucky się z nim, słuchajcie, chyba tutaj rozprawi. Teraz Ban-Ban. Okej, no tego gościa to znamy. No wiadomo, Garden of Ban-Ban. To jest jakiś uśmiechnięty Jack? Czy dobrze myślę? Wow. Ej, nawet nie sprawdziłem, jak on wow, ty, jaki, ej, jaki straszny gość w ogóle, nie? O, człowieku, dobra, czegoś takiego się tutaj totalnie nie spodziewałem. Jeff the Killer, o, to jest dobrze nam znana postać, wiadomo, wiadomo. Ailes Jack, co to będzie? O kurde, ty. Ej, serio, nawet takich postaci tutaj nie znam. Bad Guard, okej, okay. Guarda mieliśmy, to teraz zły Bad Guard. Znaczy, no, Bad Guard, no, no, wiadomo, wiadomo. Granny mamy, mamy babkę Granny, pa. Jest babka Granny. Ej, ale jak porąbanie wygląda w ogóle, nie? Ej, co jest? To się odwala. Blue, okej, okay, to też będzie chyba z Garden of Ban-Ban. Tak, to jest też z Garden of Ban-Ban. Mamy Ghostface. Ghostface, aha. Tego gościa mamy, ojo. Wow, ej, turbo mocne, nie? Iwoki, nie wiem, co to jest, ale...
Okej, okay, to jest jakaś postać z, też z szponami. No, no dobra, no dobra. Alien! O, mamy kosmitę nawet, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku. Jak wygląda... Ej, mocno wygląda jakoś kosmita, serio, nie? Tutaj mamy Enderbrain, okej, okay, czyli Herobrain połączony z Endermanem. No dobra, takie widoki też już widziałem, słuchajcie, w Minecrafcie. Dathing, o kurde, to jest ta postać, patrzcie! Z wieloma rękoma, pato! Tylko on jest jakiś zbugowany, czy... Ej, o co chodzi? Czemu on się nie rusza? Halo, kolego, czemu ty się nie rusza? A, nie, no dobra, rusza się, już myślałem, że się nie rusza. I słuchajcie, ostatni mob z Creepypast, mamy Error 422. Oj, 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 no wydaje mi się, że ten Error 422 może być najmocniejszy. Wiadomo, że nie musi, ale może, bo no tak zresztą wygląda, jak sami widzicie. A więc przyszedł, słuchajcie, dzień sądu. No musimy się tutaj mocno przygotować do walki właśnie z postaciami. Zawalczymy może z paroma, zobaczymy też, jak będzie nam szło, ale na pewno... Wow, ej, jaki tutaj jest miecz. Dobra, weźmy sobie go, bo on jest jakiś dobry. Mamy piłę mechaniczną, człowieku, pa! AK-47, ej, dużo broni, ale no najwięcej obrażeń ma, słuchajcie, ten miecz, więc go sobie weźmiemy. Weźmiemy sobie oczywiście jabłko, dużo jabłek, może jakiś budulec, w sumie może nam się przydać jakiś budulec, to sobie weźmiemy jaj, o tak, o, ale zenchantujmy sobie całą tą zbroję, bo jakby, no to będzie dosyć istotne przy tej walce, tak mi się wydaje przynajmniej. Przez fakt tego, że jakby ja sobie zablokowałem wszystkie efekty tych mobów, no będziemy musieli, słuchajcie, polecieć gdzieś nieco dalej i tam zmienić sobie spawna, ale to sobie ogarniemy. Dobra, tutaj co wszystko zenchantowane. W takim razie lecimy gdzieś dalej, dalej. Ej, co jest? Już dostałem nudności? Przecież jestem na game modzie. Halo! Ej, o co chodzi? Już dostałem nudności. A czekajcie, jak zabiję tutaj wszystkie moby, też będę miał nudności? Ej, nie wiadomo. Ej, z tych owiec wypada żelazo w ogóle. Co jest? Keep inventory true. Okej, zmienimy sobie, żebym nie tracił itemów. No i co, widzowie? No pozostało nam tylko, słuchajcie, walka. Ej, ale nie, no jak będzie mi się tak ruszał cały czas. O, dobra, nie rusza się. Szybko, szybko, spawnimy tutaj errora. Zjedzmy sobie tylko jabłuszko. Pyk, dobra, error zespawniony. Czy on, co on mi będzie robił? Ej, on jest taki słaby? Serio, ty jesteś, gościu, taki słaby? Spodziewałem się po tobie czegoś więcej. Nie, no nie gadaj, nie gadaj mi tutaj takich rzeczy w ogóle. Poważnie? Ja myślałem, że ty będziesz mi coś robił. W sensie, wiecie, że on będzie serio jakimś poważnym zagrożeniem. Dobrze, że powiedziałem, słuchajcie, że zawalczymy z paroma mobami, bo jak sami widzicie, no ta walka nie miałaby sensu. Ej, pa, on się zajął krowami zamiast mną. Co jest z tobą? Co to jest? Co to ma znaczyć? Ej, te krowy atakują w ogóle. O lol, to nie widziałem nawet, nie? Dobra, rozwalamy tego error 422. No ja rozumiem, że ja mam dobry, jakby wiecie, pancerz i w ogóle, ale serio spodziewałem się czegoś więcej, nie? A ja tutaj go tak zbaguję, patrzcie, że ja go pokonam w chwileczkę. Ciekawe, co z niego wypada. Ej, to może być ciekawe, serio. O nie, miecz mi się skończył. No dobra, teraz to już nie będzie taka prosta walka, zwłaszcza, że ja z ręki mu nic nie zadaję. Ej, ale szybko się skończył ten miecz w ogóle, nie? Jakoś. Weźmy sobie ich parę może, tak na zaś, bo nie spodziewałem się, że tak szybko nam się pokończą. Gdzie ty uciekasz, gościu, mi tutaj, nie ma uciekania, do, ho, bijemy się. Ale zauważcie, że ten error w ogóle mi życia nie zabiera. Ja rozumiem, że mam jabłko, ale jakby mega słabo, po pół serduszka. No dobra, został pokonany i to tyle? Serio? Jezu, ej, dobra, naprawdę spodziewałem się czegoś więcej. Ej, ta owca ma dźwięk, jakbym pokonał Iron Golema, wytypy. Dobra, a teraz przyszedł czas na Entity. Ej, czemu ten Entity jest taki malutki? O kurde, dobra, widzicie? Teraz się zaczyna zabawa, bo teraz to totalnie nic nie widzę, a Entity jest mikroskopijny w ogóle, wytypy. Dobra, ej, spadaj, spadaj, kurde, ty. Ej, ten Entity, no już coś nam robi, bo jak możecie zauważyć, mamy Blindness i Darkness, przez co nic totalnie nie widzimy, a gorsze jest chyba to, że nie wiemy też, ile on ma HP i czy my jesteśmy w ogóle w stanie go pokonać. To jest dobre pytanie, bo wiecie, może się okazać, że chłop ma tyle HP, że jest nie do zabi...
Cia, ej, dobra, tepnął się? Czy ja go pokonałem? Halo? Czekajcie, wypijmy sobie mleko może, skoro mamy. Okej, okay. A nie, jest tu z powrotem! No nie, no spadaj! Tylko to wygląda mega cute, nie? Taki malutki, słuchajcie, Entity 303. No kto by pomyślał? Kto by pomyślał, że takie moby... Ojojoj, mamy znowu nudności. Ej, ciekawe, przez co mamy te nudności, nie? To jest zastanawiające. Ty, bo jak tak dalej pójdzie, to on nas serio pokona. Okej, okay, weźmy sobie ten drugi miecz. Oj, i co jest? Aha, bo ja go wziąłem do drugiej ręki. Dobra, dobra, dobra. No spadaj, Entity, spadaj! Ej, coś mi się wydaje, że ta walka może trwać w nieskończoność, widzowie, nie? Jak widzicie, pokonałem Entity. Wcale nie za pomocą komendy. Nie, 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 dobra, teraz przyszedł czas na... O nie, serio, jakiś... dziwny Herobrine, który... Ej, dobra, ten Herobrine ewidentnie jest jakiś mega dziwny, bo nie dość, że nie wygląda jak Herobrine. O nie, to ja go pokonałem, słuchajcie, na 3 hity. Dobrze, że przygotowałem sobie tutaj jajko spawnujący, słuchajcie, Gigant Alex, bo teraz do niej przejdziemy. Czy Gigant Alex jest potężna? Sprawdźmy to. Wow, o kurde, dobra, 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 jest git, tylko ja jej nie widzę. A tutaj jest, dobra, okej, okay, bo tego nie widać, tego nie widać. O, serio już ją pokonałem? Wow, ale ile expa dała, nie? Dobra, teraz, słuchajcie, walczymy z tym gościem, zobaczmy na co go stać, ale jak na razie widzę, że on chyba pijany, bo on nawet się nie rusza. A, dobra, 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 zaczął się ruszać, okej. Wow, i on jakieś obrażenia zadaje. Co ty gadasz, on przyzywa weksy? Ojojoj, dobra, tego bym się nigdy nie spodziewał. No to tutaj może być hardkorowo, ale... O nie, no znowu go pokonałem w 3 sekundy. Co to mają być za postacie, widzowie, z Creepypass, jak oni tacy prości do pokonania? To tak nie powinno wyglądać. Dobrze, że mam tutaj kolejnych gagatków, takich jak Zielony Steve. Czy Zielony Steve mnie pokona? Nie, nie pokona mnie, bo on respi cały czas bloki. Chłop jest zajęty budowaniem domów z emeraldów niż atakowaniem mnie. Ale nie, no wydaje mi się, że on również, tak jak tamci, będą słabi. Ej, czy ja go pokonałem, czy on... A, on się przeteleportował. Dobra, dobra, dobra. Wow, 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 chłopie, chłopie. Ile ty tych emeraldów tutaj dajesz? To jest przesada, to jest serio przesada. No ale coś mi się wydaje, że on będzie nie do pokonania. Znowu się tepnął, okej, okay. Gdzie... A, to on sam tak skacze do góry. Dobra, teraz to ma sens. Ale patrzcie, jaki on robi sobie labirynty w ogóle, nie? Żeby go nie atakować. I znowu do góry? Wytyfy, co jest z tym typem nie tak? No spadaj, spadaj. Oj, no, jak widzicie, pokonanie tutaj zielonego Steve'a nie jest takie wcale proste. Ale mam nudności, kurde, prawie nic nie widzę. Dobra, to może zostawmy sobie tego zielonego Steve'a, skoro on jest taki ciężki do pokonania. To sprawdźmy sobie teraz Nula. Oh my gosh, ej, znowu się zrespił mały Nul, tak samo jak mały Entity. O nie. O nie, ej, dobra, ty, jakie dźwięki, słyszycie to? Dobra, a gdzie jest ten Nul? O, jest tutaj, dobra, ty. Jego to ciężko zauważyć w ogóle w tej ciemności, nie? On się tepa, skubany. Albo ja po prostu go nie widzę. O nie, nie mamy czym go bić. Oj, 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 dawaj mi miecz, dobra. Lecę z tobą, gościu. Wow, wow, gdzie on jest? A tutaj jest, gościu! Czy to jest w ogóle możliwe do pokonania? To jest dobre pytanie, dostałem slowness i chyba nie mogę, słuchajcie, biegać. Tak, dostałem slowness, ewidentnie. Chodź tu, chodź, gdzie, ja nie uciekam od ciebie. No, ale powiem wam, że... Zależy jak trafimy, ale większość mobów jest łatwa do pokonania, ale też mogą się trafić te właśnie cięższe, jak na przykład ten. Ciekawe, ile on ma HP, ile tysięcy HP, bo to jest niemożliwością, przecież on dostał 10 tysięcy już hitów, a on dalej jest tutaj cały, nie? Dobra, ej, a ja nie mogę nawet sprintować, bo... Ała, ała, bo mamy, słuchajcie, jakieś efekty różne i nie mam mleka, najgorzej. Dobra, jak widzicie, pokonałem wszystkich, nawet zielonego Steve'a, tylko po to, żeby sprawdzić teraz, jak będzie się walczyło właśnie z tym Slendermanem. Tutaj jest o tyle fajnie, że mamy jego HP. Ej, kurde, po! Dobra, Slenderman jest ewidentnie mocnym przeciwnikiem, bo po ile mi... Ile on mi hapsów zabrał na sam początek, nie? Ale nie, dobra, przed tym mieczem, no właśnie, widzicie, widzicie to? Przed tym mieczem nie da się ochronić. Gdzie ty jesteś? No, wow, co to było? Co to było? Czyli to on mnie teleportował tak do góry. Dobra, dobra, gościu, daj mi zjeść tylko jabłko. Wow, co jest? Ej, dobra, nie spodziewałem się tego totalnie. Spróbujmy jeszcze raz. Zaraz się okaże, że Slenderman jest najmocniejszy. W sensie, no, robi jakieś różne rzeczy, pa. On mnie gdzieś cały czas teleportuje i ginę, wytyfy, jak to jest możliwe? Pa, znowu, znowu to samo. Coś mi tutaj nie gra i to tak konkretnie mi coś tu... O, dobra, dobra, dobra.
Teraz cię wykończę, gościu. Nie, bal miękkiej gry. Albo i nie wykończę. Ej, no, ewidentnie nie da się go dobić, patrzcie. Ma, już naprawdę jest na 2 ciosy. A on mnie po prostu teleportuje gdzieś mega wysoko. Ono tu, o, teraz go dobijemy. Teraz go, no nie, no naprawdę. Dobra, go chyba nie da się widzowie pokonać, serio. A więc mordeczki, no w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że film wam się podobał. No ja się bawiłem nieźle, powiem wam szczerze. Nie spodziewałem się, że tyle postaci z Creepypasta w dzisiejszym odcinku będzie. Więc jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie. Ja byłem WK, no i co? Widzimy się już jutro. Trzymajcie się, na razie i elo! Pa!